Prius czwartej generacji będzie miał na swoim pokładzie cały pakiet bardzo zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. W jego skład wchodzą system wczesnego reagowania w wypadku zagrożenia kolizją, system informujący o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, system automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych oraz system czytający znaki drogowe i wyświetlający je na centralnym wyświetlaczu deski rozdzielczej. Prius czwartej generacji będzie miał ten system rozbudowany o dwa kolejne elementy: aktywny tempomat i system zapobiegający kolizji z pieszymi, czyli wykrywający tych pieszych na jezdni. Aktywny tempomat pozwoli nam nie tylko poruszać się ze stałą prędkością na autostradzie, ale kiedy system wykryje jadący przed nami pojazd, dostosuje naszą prędkość do prędkości auta poprzedzającego i utrzyma taki dystans, by po prostu na tej jezdni na autostradzie było bezpiecznie. Natomiast system zapobiegający wypadkom z udziałem pieszych po prostu dzięki kamerze i czujnikowi laserowemu wykryje pieszego wkraczającego na jezdnię i oczywiście zmniejszy prędkość lub nawet wyhamuje do zera nasz samochód po to, żeby takiej kolizji z pieszym zapobiec. Ale pakiet Toyota Safety Sense to nie wszystko w nowym Priusie. Mamy jeszcze funkcję sonaru oraz czujników bocznych. Te dwa elementy służą nam do wykrywania przedmiotów, pojazdów podczas poruszania się powoli po parkingu, podczas skręcania, manewrowania na tym parkingu, tak żebyśmy nie uderzyli w te przedmioty czy nie najechali na te pojazdy. Co więcej, mamy tutaj rozbudowany bardzo mocno system parkowania SIP-a, automatycznego parkowania, czyli tak zwany asystent, który za nas wykonuje całą operację. My musimy tylko znaleźć miejsce do parkowania. System zmierzy, czy to miejsce pozwala pod względem wymiarów zmieścić naszego Priusa i następnie wykona całą operację za nas. Jednym słowem, Prius czwartej generacji to bardzo zaawansowana nie tylko hybrydowo maszyna, ale także auto obłożone wieloma systemami zwiększającymi do maksimum przy obecnej technologii bezpieczeństwo czynne i bierne tego pojazdu. Cały zestaw systemów wspomagających bezpieczeństwo aktywne w Priusie pojawi się razem z debiutem tego modelu w naszych salonach, czyli już niebawem, na początku 2016 roku.